Dzień dobry, nazywam się Tomasz Benza i witam Was serdecznie w mojej pasiece. Witam Was gorąco, to dobre słowo, dzisiaj jest ciepło, słońce świeci, pszczoły pracują, noszą miód z nawłoci, która niedawno zaczęła kwitnąć. No i teraz chciałem zajrzeć do jednego ula, zobaczymy co tam się dzieje. Skąd się wzięły pszczoły w moim życiu? No, mój dziadek był pszczelarzem, więc z tymi pszczołami miałem styczność od zawsze. W pewnym momencie to zainteresowanie było tak silne, że postanowiłem właśnie kupić pszczoły, założyć własną pasiekę, no i spróbować się tym zajmować. Czy już jestem pszczelarzem? No, myślę, że tak. Zawsze się człowiek uczy. Myślę, że im starszy pszczelarz, tym wie więcej i rozumie i zna pszczoły. Tutaj, gdzie jesteśmy, w tej okolicy, mój dziadek pszczoły miał już 50 lat temu, zawsze chwalił te tereny, mówił, że tutaj jest dobra roślinność, szczególnie dużo lip jest tutaj w okolicy i tego miodu lipowego i akacjowego zawsze można było stąd dużo nabrać, stąd też tą pasiekę zlokalizowałem również tutaj. A o pszczołach takie dwie najważniejsze rzeczy, które pamiętam, co dziadek mi powiedział, to pierwsza jest taka, że swojemu tacie Szczepanowi zaczął pomagać, kiedy miał 7 lat, zaczął pomagać przy pszczołach. Stąd wniosek, że w mojej rodzinie pszczoły są przynajmniej od 1919 roku. No ale zważywszy na to, że tutaj w pasiece mam kilka takich najstarszych uli po dziadku, to jeszcze dziadek mi mówił, że ten najstarszy to jest na pewno z XIX wieku. Dwa następne, które mam, czekają na odrestaurowanie, no to na jednym z nich znalazłem datę 1925 rok. Pewnie wszyscy próbowaliście kiedyś w życiu miód. Może nie każdy z Was miał okazję być w pasiece, widzieć skąd się bierze miód. Ja się zacząłem tym zajmować kilkanaście lat temu, bardzo mi się to spodobało. W dniu dzisiejszym mam pasiekę, która liczy ponad 50 uli. Staramy się pozyskać więcej miodu, tyle żeby można było też go troszkę sprzedać. W planach mamy budowę nowej pracowni pasiecznej. W tym roku z dotacji unijnych udało nam się zakupić dużo nowego sprzętu, nowoczesną miodarkę, pojemniki z blachy kwasoodpornej, żebyśmy mogli oferować naszym przyjaciołom, klientom produkt najwyższej jakości, na co mam gorącą nadzieję.